Prostszy trik, który zwiększy skuteczność każdej kampanii reklamowej na Facebooku, jest puszczanie już kampanii reklamowej z postami, które mają pozytywne komentarze, dużo mają lajków, dużo mają opinii. Można to zrobić oczywiście puszczając i promując posty, które już opublikowaliśmy wcześniej, ale można zrobić to inny sposób, czyli puszczając te tak zwane dark posty. Wystarczy, że wykorzystasz ten jeden skuteczny trik. A chodzi o to, że zanim puścisz już kampanię reklamową na kliknięcia, na ruch, na inne cele reklamowe, chodzi o to, żebyś najpierw wykorzystał te dark posty do kampanii reklamowej z celem aktywność. A ja pokażę Ci, jak to ustawić. Na etapie zestawu reklam wybieramy sobie dodatkową konwersję, czyli wybieramy sobie reklamę, a konkretnie wybieramy sobie opcję aktywność wobec posta. Teraz puszczasz kampanię reklamową za 20-50 zł, sprawdzasz sobie oczywiście w ten sposób na przykład grupy docelowe. Twoje posty będą miały wtedy kilkanaście, kilkadziesiąt lajków, komentarzy i dopiero taki post wykorzystujesz do kampanii reklamowej, której celem ma być na przykład konwersja w postaci ruchu na Twojej stronie lub też sprzedaży Twoich produktów. Dzięki temu od razu zauważysz, że te reklamy z gotowymi komentarzami i lajkami będą jeszcze lepiej działały niż te, które dopiero zaczynają i są puste, bez żadnego komentarza od Twoich potencjalnych fanów. Możesz także taką kampanię reklamową na lajki puścić już do Twoich fanów z Twojego fanpage'a. Dzięki temu te lajki będą jeszcze tańsze, no bo te osoby, które Ciebie znają, powinny w ten sposób lajkować szybciej i łatwiej. Dzięki temu też będzie to tańsze niż puszczanie tego do nowej grupy docelowej.